Jest i Tomek. Sława to jest, bo był. Bleku jest. Siema. Siema. Nie gaszę, bo akumulator stały. Na kablę go odpalałem, dlatego się spóźniłem. Siema. Mój też ledwo odpalił. Tak? No. No bo widzę, ciężko padło. No widzę, tak. Wyglebi? Nie no, tylko widzisz, że zawodowiec, nie? No. Zawodowiec. No. Widziałeś? Teraz Sławos. Nie. Którą ma wjechać? On tamtą. A, dobra. Tu tędy. Tomek, wyzwanie! Ja już tą górkę podjeżdżałem na wprost. Z miejsca praktycznie jest. Na wprost masz jechać! O, coś trzeba mu tu pomóc. Nie, dobra. Tam jest przejazd. Ale nie, żeby wiesz, żeby lepiej sobie tutaj się odepchnął. No to byłeś na kolei. Chyba rury dawać, gazu. Więcej rury? Gazu. A nie, pr. Aha. Nogi na pegach, a nie! Poczekamy, aż tak spektakularnie się wypierdoli. Aż go przerzuci. Dobra. Nie? No. Bo tak to nie może być tyle fajny. Nie? Nie. Prawie backflipa ma zrobić i wjechać. No. Się zgrzeje i będzie miał być po zawodach. Sława się nabija. A jak? To go weźmiemy na tamtą, co? To musimy, przejedziemy, zobaczymy tam, na te wyższe. No. No trzeba spróbować przejechać. Tomek, musisz nogi na pegach trzymać. Nie zdążyłem złapać. Ale to musisz i musisz się zaprzeć pegów. Jak chcesz wjechać. Ja ci pokażę. Ustaw się, a ja ci pokażę, jak masz nogi trzymać. No ja w jego wieku to też walczyłem. Na romecie. Tomek, tak? Słuchaj, masz się zaprzeć o pegi, tak, bo nie, tamta noga też, i na stojąco, a nie na siedząco, i u góry sprzęgiełko. Na stojąco to ciężko stać na początku. Nie, no musisz stać.
cię, panie, to było dobre. O, na to czekaliśmy. To było dobre. Ale żebym wyskoczył. Wyskoczyłeś. A co ty tutaj odjebałeś? Co zrobiłeś? Same wyskoczyłem. A co pierdzielisz? Dobrze, że nie do gnojówy. No. Chciałem założyć. I kurwa poszedł w świat. Było dobrze, Tomek, tylko że na stojąco. I na wprost jedź, a nie na boki. Masz wjechać tu na środku, tak jak wjeżdżasz. Ale co, że teraz żeś zrobił z tym motocyklem? Żeby go wrócić. No nie chciało mu się. Nie, widać. Widzę, co mu się nie chciało. Bo mamy lepszą dla ciebie górkę. Co? Mamy tam później lepszą. Dobra. No. Łatwiejsza. Tylko musimy najpierw zobaczyć, czy przyjedziemy. No. Musimy. Ciekawe, czy mam filmy, jak tu 200, 300 podjeżdżałem. Na filmach, nie? Powiedz ten. Musisz zobaczyć 3 grudnia w Czech Króli. Nie, w Czech Króli to na torze byliśmy. Tu. Aha, tu byliśmy, aha. Tu mamy ten i podjeżdżaliśmy, tam było ten. I było zmarznięte delikatnie. Nie pamiętasz? No. Śnieżek był. No, zima o 13 ma 10 cm spać. O, to czekamy do 13. Czekamy. Tomek, bo ja podjechałem to. Co? Ja to podjechałem, ale na wprost. Sława z bokiem, Daniel bokiem. To jest prawdziwe enduro. Weź się stąd. Tu weź sobie stąd. Co jest? Dawaj, że KTM teraz nie chodzi. Sam pojadę za bryczkę. Tak za dużo czasu to nie mamy, nie? Żeby tak kombinował. Jajka nam smaczne. A, no. Ty, on chyba ci 450 chce wziąć. No, nie, jednak nie. Jednak nie. Nie zdecydował się. Boi się. Boi się tego twojego wydechu. No. Ten dźwięk go przeraża. No. Zrzuć go. Ty za sapie. Nie podjadę, znosi mnie. No to mówię ci, że masz stać i gazu masz mieć tu. Sęgłem. No to ja mam ci pokazywać? No. Jarek zaraz ciągnie. To musi być ogień tu z dołu. Rozumiesz? Nie możesz pyrkać tam do góry. Ostatni raz, ale tu musisz gazu mieć. Tu musisz zasypać tamten rowarz, jak kopiesz. Sława, masz te chusteczki czy nie? Która jest godzina? Może? Nie. Ale jeszcze czasu jest. Na 13 muszę do babci jechać. Cicho, Sława ci pokaże, jak to się wjeżdża. Zobaczymy. Dawaj, nie, on nie wjedzie. O. Będę musiał mu to wjechać. O, Sława chyba będzie wjeżdżał. Ogień! No widzisz. No. Sława. Zrobimy piękną piękne zdjęcie w NS. Nie, jedź, wjeżdżaj. No wjeżdżaj. Nie będę się karatał. Ale to no widzisz, że wjechał. No widzisz? Udało się. No. Prosta jest? No. No widzisz? Tylko nie jest.
Ale z miejsca też możesz podjechać. Tylko nie, musi być ogień. Ciężko się rusza. Co? Z miejsca to dwójom ciężko się rusza. Gdzie? No co ty? Na obroty ciężko go wrzucić. Jak na obroty? Sprzęgło masz.